Siemaneczko, witam was wszystkich bardzo, ale to bardzo serdecznie w najnowszym odcinku na moim kanale. A dzisiaj Tasty Planet, odcinek 7. Zapraszam was bardzo serdecznie. Tak więc tak wygląda nasza obecna sytuacja na mapce. Jak widzicie, zbliżamy się już powoli, bo powoli, ale zbliżamy się do końca. Więcej niż pół mamy już za sobą, więc teraz już jest tylko bliżej końca. Niestety albo stety. Jak wiecie, skończyliśmy w ostatnim odcinku w Rzymie. Obecnie najnowsza mapka będzie się nazywała Are You Not Entertained? Czyli czy nie jesteś jakiś zabawiony, czyli zainteresowany, czy cokolwiek w tym stylu. 3,40 na brązowy medal, 2,53 na złoty. Zaczynajmy. Dobra. Tak więc zjadamy tych ludzi, Roman gladiatorów zjadamy, czyli jesteśmy na jakiejś arenie gladiatorskiej. Dzisiaj, kurde, cały czas lata tutaj jakaś muszka, która mnie strasznie wkurza, ale nie mogę jej złapać i jeszcze bardziej mnie to wkurza. Ale mniejsza. Zjadamy tych gladiatorów, gdzie jest ten lew? Właśnie przed chwilą przeleciała, nie wiem czy to widać. Jak widzicie, mamy też nowe tło, które jest czarne i nowy sposób usytuowania kamerki. Wielu z was pisało, że bardzo wam się podoba kamerka wycięta. Mi osobiście też bardzo podoba się kamerka wycięta, ale to niestety, jak tu już też mówiłem w poprzednim odcinku, wiąże ze sobą duże takie problemy natury technicznej. Czasem na przykład ostatnio założyłem niebieską koszulkę do nagrywania i niestety nie mogłem wyciąć tego tła, więc postanowiłem, że je wyrzucę, bo troszkę inaczej tam się nagrało wszystko. Co tu jeszcze mogę wam powiedzieć? Dużo dłużej filmy się renderują. Zamiast renderować się 80% czasu filmu, one renderowały się dwa razy tyle, co ma film. Więc na przykład 20-minutowy film, zamiast renderować się 18 minut, tak jak z normalną kamerką, wtedy kiedy są efekty nałożone, żeby ten kolor wyciąć to tło, renderuje się 40 minut. No to jest naprawdę dużo czasu, jeżeli się robi dwa filmy dziennie. To jest naprawdę dużo zaoszczędzonego czasu. No i po prostu jest wygodnie. Mogę sobie ubrać to, na co mam ochotę. Mogę tak naprawdę robić co chcę. A czarne tło naprawdę bardzo mi się podoba i to, jak to teraz wygląda, podoba mi się chyba nawet jeszcze bardziej niż tło wycięte. Zwłaszcza, że kiedy się przeprowadzę za te 2 miesiące około, tam będę miał, obecnie mam pokój bez okna, czyli mam stałe światło, tak? Mam tylko te moje wielkie softboxy, które oświetlają mnie i nic więcej, więc bardzo łatwo mi jest dobrać ustawienia pod wycięcie. Ale kiedy będę miał już okno w pokoju, a będę nagrywał zaraz przy oknie w nowym mieszkaniu, to pogoda jest zmienna, światło cały czas jest inne i cały czas będę musiał szukać ustawień dobrych po to, żeby wykluczować ten kolor. Postanowiłem, że tak będzie po prostu łatwiej, tak będzie lepiej, no i tak zostało. Tak, więc jest nowe tło, które bardzo mi się podoba. Mam nadzieję, że wam też się podoba i że zrozumiecie, dlaczego jest takie tło, a nie inne. Tak czy siak, wygląda to fajnie. No i tyle. Też już nie nagrywam OBS-em, czyli tak jak mówiłem, że wszystko naraz. Nagrywam tak jak kiedyś, każdą ścieżkę osobno, bo wtedy wydaje mi się po prostu, że jest lepsza jakość. Mam też większą kontrolę nad tym wszystkim. I wiem, że pewnie was to wszystko nie interesuje, ale to jest właśnie taka seria, gdzie ja sobie lubię pogadać, pomarudzić i tak dalej, i tak dalej. Mam 2 metry, znowu. Co tutaj mogę robić ciekawego? Mogę zjadać te lwy? Czy to były lwy? Na pewno nie, no na pewno to był lew, no tak raczej nie wygląda nic innego, ale zjem tutaj, zobacz, tak, lion, czyli lew. Mogę zjeść już katapulty, więc to już raczej zbliżamy się do końca. Katapulta kolejna, gdzie jest jeszcze jedna? To są 2 lwy. Jeden próbował uciec, ale na szczęście mu się to nie udało. Tu jest katapulta i druga i koniec. Nic, zdobyłem brązowy medal, czyli całkiem przyzwoicie. Big Kitties, czyli duże kotki. Minuta 10 na brązowy medal, 54 sekundy na złoty medal, czyli szybka mapka i Big Kitties, czyli duże kotki, czyli znowu będziemy walczyli, znaczy będziemy zjadali lwy, ale tutaj jest bardzo dużo ryb i co? Ja tak bardzo szybko też w sumie rosnę, czyli nie będzie tych kotków? Halo? Czy będą kotki? Nie, no powinny być. Wydaje mi się, że na rybach urośniemy do takiego poziomu, kiedy będziemy mogli zjadać kotki i potem będziemy zjadać kotki, no bo to jest bardzo szybka mapka. Okej, są już kotki, tylko kiedy ja będę mógł je zjeść? Jeszcze nie, jeszcze jestem troszkę za mały, ale halo, tu jest dużo rybek, chcę wszystkie zjeść. Chcę je zjeść tak, jak chcę złapać wszystkie pokemony. Gdzie są pokemony? Nie, no żartuję, gdzie są rybki? Tu są rybki, ale gdzie są też lwy? Też są gdzieś koło nas, więc no za dużo to mnie nie ratuje, muszę przyznać. Znowu ta muszka przeleciała obok mnie. Halo? Mogę już zjeść lwa? Niestety jeszcze nie. Kiedy będę mógł? Czy lew będzie ostatnim tutaj moim posiłkiem? Nie, już mogę zjeść lwa. Tutaj jeden, tutaj drugi.
trzeci i koniec. Srebro, kurde, chciałem złoto. Czy na złoto było 55 sekund, czy mi się wydaje? Sprawdźmy to. Nie, na złoto było 54 sekundy, ale i tak byliśmy bardzo blisko złota, więc spoczko. Kolejna mapka nazywa się Balista Protection, czyli chronienie balisty. 3 minuty na brązowy medal, 2,25 na złoty medal. Zapraszam. Kurde, tak jakby muszę zjadać tych greckich, rzymskich gladiatorów, bo oni chcą tamte wyrzutnie tych włóczni rozwalić. Ożesz ty! Właśnie o tym mówiłem. Oni chcą mnie rozwalić, a ja muszę chronić te balisty, dopóki jestem na tyle duży, żeby zjeść sam. No jakie to jest trudne! Nie! Powiem wam, że to jest naprawdę ciężkie. Spadaj, spadaj! Tam już ktoś jedną rozwali na pewno. Dobra, jedną tylko sobie zostawię do ochrony. Myślę, że to będzie najlepsze rozwiązanie, że jedną tylko sobie zostawię, będzie mi najłatwiej. No ale, kurde, nie spodziewałem się, że jakaś mapka będzie naprawdę trudna, a to wydaje się... No może nie trudna, ale to nie jest to, do czego mnie ta gra przyzwyczaiła, że wszystko jest takie banalne. Halo, czy ja za daleko poleciałem i coś tam idzie? Już nie. Na szczęście nie. O nie, uderzyła mnie. To ja cię tutaj bronię, a ty mnie bijesz? No, znowu. Dobra, jednak jest całkiem spokojnie. Myślałem, że wszyscy będą się na nią pchać, ale to tylko ci, którzy idą zaraz naprzeciwko niej, próbują się do niej dostać. Więc mogę nawet troszkę dalej się tutaj wyjść poza obręb tej balisty i pozjadać ich troszkę więcej. No, tak więc dokładnie o tym mówię. Gdzie są wszyscy? Ten tutaj myślał, że się uchroni, ale niestety nie. Widzieliście to? Taki był jakby wybuch i byłem przekonany, że to ta balista, bo jak ona znikała, to robiła taki wybuch. Na szczęście to jednak nie była ta balista. Ja zaraz będę mógł ją zjeść, więc zaraz będzie koniec mapki. Już mogę ją zjeść, dobra, zjadłem ją. No i teraz muszę po prostu bez obaw pozjadać resztę tych ludzików, żeby skończyć mapkę. Niestety raczej żadnej monety nie dostanę, no bo tak naprawdę to ochroniłem tylko jedną balistę z kilku, nie wiem, z 7, czy 5, czy 4, wydaje mi się, że z 5. To całkiem słaby wynik, musicie przyznać, no nie najlepszy na pewno. Na pewno były lepsze w tej grze. Ale no, wiecie, znacie mnie już dość dobrze, wiecie, że ja gram w gry po to, żeby się dobrze bawić. To jest jedyny powód, dla którego ja gram w gry tego typu. O, brązowy medal, a jednak. Jednak się udało. Dobra, jak dotąd na każdej mapce dzisiaj zdobyliśmy pieniążek, czy tam medal, więc super. Na brązowy medal tym razem 4,25, a na złoty 3,35. Fell of Rome, czyli nie wiem co to znaczy, nie chcę mi się tłumaczyć. Znaczy chce mi się, ale nie wiem co to znaczy. Nie wydaje mi się, żeby to już było podsumowanie Rzymu. Ale to może być to, bo to tak brzmiało, fell to chyba, że rozpad Rzymu, tak? Czy tam upadek Rzymu. To powinno być to, więc całkiem możliwe, że to już jest podsumowanie tej mapki, ale ta mapka była stanowczo za krótka. Ale zaczynam od nowa, tak? Tak zaczynaliśmy, tak wyglądała pierwsza mapka w Rzymie. Czyżby to już był koniec? Czyżby to było wszystko, co Rzym ma nam do zaoferowania? Ciężko powiedzieć, mam nadzieję, że nie. Bo jeżeli tak, to będę troszkę rozczarowany, bo w tym Rzymie było naprawdę fajnie. Było naprawdę fajnie. Co ja tutaj mogę zjeść? Mogę zjeść to, mogę zjeść wszystko w sumie, już się staram zjeść. Znowu jestem na stole. Ktoś napisał w komentarzu, że zawsze zaczyna się na stole. Może tak być, nie zwróciłem uwagi, ale faktycznie chyba tak było, że w Tasty Planet cały czas, zawsze, za każdym razem zaczynało się na stole. Coś w tym jest. Tutaj zjadam. Nie, na pewno tak było, no bo nawet w tym laboratorium, jak była ta pierwsza mapka, zaczynało się na stole, nie? Bo on tam rozsypał te cukierki dla nas, więc właśnie tam zaczynaliśmy. Więc to tak bez kapy było, więc dzięki za ciekawe tutaj informacje ze świata
Tasty Planet. Jestem już naprawdę sporym skurczybyczkiem, zjadam te rybki i właśnie zszedłem ze stołu. Tylko teraz nie pamiętam, co mogłem zjadać poza stołem. Mogę zjadać rybki. Czyli to naprawdę jest już koniec. Już mogę zjadać ludzi. Halo, czemu? Przecież ludzie są dwa razy więksi ode mnie. Może już nie. Czy ja mogę zjadać już tych? Ale nie wiem, na razie wolę chyba pozjadać tutaj te rzeczy. Czy mogę zjadać już tych tutaj szermierzy? Mogę. Mogę też statuę. Znaczy te mniejsze przynajmniej. Dobra. Już strzelają do mnie dzidy, no. Więc kurde, chyba faktycznie to było, to już będzie podsumowanie Rzymu. Troszkę szybko mi się wydaje, że to wszystko nastało, ale no. No trudno. Trudno. Przejdziemy do następnej mapki i zobaczymy, co tam się będzie działo. Nawet nie wiem co, pewnie może jakieś Chiny? Czy byliśmy już w Chinach? Nie, chyba jeszcze nie byliśmy w Chinach. Zobaczymy, co będzie następne, tak czy siak. Najpierw trzeba jeszcze tutaj dokończyć, aż tutaj się rozmarzyłem o innym państwie. A tutaj nawet jeszcze Rzymu nie ukończyłem do końca. Nie ukończyłem do końca. No, jeżeli da się nie ukończyć do niekońca, to faktycznie ma sens to, co mówię. Ale jednak wydaje mi się, że bardziej prawdopodobne jest, że nie ma sensu to, co mówię. Mogę zjadać stoły, ale to jak już lecę po te statuły tak dookoła, to polecę już po wszystkie, jakie są, żeby potem nie musieć się wracać, bo i tak prawdopodobnie wrócić będę się po nie musiał. Tam chyba zostawiłem te statuły kilka, nie? Gdzieś tutaj? Ej, mogę zjadać już te katapulty, dobra. Czyli balisty w sumie, tak? Ja na to mówiłem katapulta, ale wydaje mi się, że to są właśnie... No to są jakieś tam... Katapulta, no balista też jest katapulta. Tylko, że katapulta wyrzuca jakieś tam kamienie czy coś. Dynie na przykład. Są konkursy w Stanach, dynie, gdzie się katapultą... Kto dalej dorzuci, ten wygrywa. A to są faktycznie balisty, czyli... One wystrzeliwują jakieś tam włócznie, czy inne pierdółki. Ile już mam? 9 metrów. Już tak całkiem sporo, ale jestem w zaułku i nie mogę stąd wyjść. Chciałbym zjadać już domy. Czy możecie mi to udostępnić? Czy możecie mi pozwolić zjeść jeden dom? Chociaż jeden. Czy teraz mi się to uda? Jeszcze nie. Okej, teraz już mi się to uda, więc teraz już polecę. I to tak dość szybko. Mogę zjadać już takie duże baraki? Mogę. Tu jest ta, patrzcie, koloseum. Więc skończymy pewnie zjadając koloseum. Więc to już jest na pewno koniec Rzymu. Skoro zjadamy koloseum, to już Rzym nie istnieje, no. Wyobrażacie sobie Rzym bez koloseum? Bo ja nie. To była jedna z podstawowych atrakcji Rzymian, oglądać gladiatorów. Właśnie w koloseum. Bardzo ciekawe miejsce, bardzo ciekawe. Polecam poczytać, polecam dowiedzieć się kilku rzeczy na ten temat. Dość szybko opuszczamy ten Rzym, nie? Bo byliśmy tutaj, no, nie wiem, z półtora odcinka? Chyba tak, bo w poprzednim odcinku byliśmy cały czas w Rzymie. Aczkolwiek w tych poprzednich byłem tylko chwilę w Rzymie. Tak mi się wydaje. Dobra, nie chcę zjeść za dużo, bo chciałbym zjeść tutaj to, więc zjem. Koniec. Czy znowu medalek? Nie, ale znowu historyjka. Okej, więc nasz profesorek pojawił się ubrany w todze i nasz asystent, profesorka pyta, co to za toga, doktorze? On mówi, że kurde, nasz Gu musiał powstrzymać rozpad Rzymu. I nasz asystent pyta się, jak? A nasz mówi doktorek, że widocznie zjadł miasto i ci wszyscy Rzymianie musieli się razem ze sobą, wiecie, unite, czyli no wiecie, o co chodzi, nie? Że się zżyć ze sobą i odbudować swoją cywilizację, bo jak wiecie, Rzym właśnie upadł przez rozłamy w tym państwie. No i to tyle. To tyle. Bardzo ciekawa historia, czyli Rzym nie upadł, czyli tak jakby Gu uratował Rzym. Ale niestety nie udało nam się zdobyć żadnego pieniążka. Miałem nadzieję, że w dzisiejszym odcinku uda nam się w każdej mapce zdobyć jakiś pieniążek. Niestety nam się nie udało. A ja już będę kończył właśnie w takim tutaj stylu. I nawet się nie myliłem. Będziemy w następnym odcinku w Chinach. Kolejna po Chinach już będzie tylko kosmos chyba, tak? Więc zbliżamy się naprawdę do końca. Zostały już tylko dwie platformy. Tak uznaję, że na każdą tą platformę przeznaczamy dwa odcinki, więc możecie sobie łatwo policzyć, że około 4 odcinków jeszcze zostało.
Ja za dzisiaj Wam bardzo serdecznie dziękuję. Jeżeli Wam się podobało, to jak zawsze łapka w górę. Jeżeli Wam się nie podobało, to jak zawsze łapka w dół. Jeżeli ja Wam się spodobałem, to zostawcie suba. Na dzisiaj to już wszystko. Trzymajcie się. Pa, pa.